Nie! Jezu. Nie! Nie! Ale było tak blisko! Dzień dobry moi drodzy. Paczki paczkami. A zdrowy rozsądek. Zdrowym rozsądkiem. Więc pomyślmy w ogóle, dla kogo mogą być te paczki, i komu się faktycznie może w jakikolwiek sposób opłacić ich wzięcie. Przede wszystkim, jeżeli macie wszystkie te starsze czołgi albo przynajmniej ich większość. Lub też nie macie Astrona, albo nie macie Tigera Proto. No to to będzie dobra opcja. Co jeżeli jednak nie macie żadnego z tych czołgów, albo macie jednego lub dwa, tutaj powstaje dość grube pytanie. Czy warto? I oczywiście nie da się na nie odpowiedzieć tako po prostu, dlatego że wszystko jest uzasadnione względem waszego portfela, względem tego, ile wydajecie, względem tego, ile pieniędzy jesteście w stanie przeznaczyć na takie pierdoły, bo umówmy się, to są pierdoły dla większości osób. Piksele w grze nie mają żadnego pokrycia w niczym, więc zacznijmy od samego początku. Widzieliście już te materiały ze 77 i Lighta. Lajcik dla mnie jest genialnym czołgiem. Moim zdaniem drugi lajcik na pewno jeżeli chodzi o sam segment premium. EBR ma ciągle pierwsze miejsce, ten ma definitywnie drugie. E77 jest spoko, nie jest to na pewno, nie są to wzyny, że tak powiem, jeżeli chodzi o czołgi premium, ale da się tym na spokojnie pograć. Wafel 1% tutaj narzucenie zagrania kilkudziesięciu gierek. No nie jest najfajniej, co? Wydaje mi się, że organik tutaj troszkę za mocno przyszpiliło te procenty chyba po to, żeby właśnie nie było wysypu wafli na randomie. Z drugiej strony, no to po co dają taki niski procent? Tak, zobaczcie, że procent jest niższy niż na wygraną czołgu. Trochę lipa. Powiedzmy sobie też szczerze, 100 golda nie jak się ma do tego. Ile możemy farmić właśnie tego złotka w paczkach świątecznych? Więc tutaj tego złota mamy dużo mniej, chociaż jest gwarantowana stuwa. Możemy też zgarnąć kredyty, możemy też zgarnąć dni premium, bardzo dużo dni premium, pojedynczego dnia premium będzie lecieć. Co ciekawe, nie tego Free expo. mi akurat trochę wpadło. Po 300 utworzonych paczkach wpadło około 450 tysięcy. Za to spam kredytów, jeżeli chodzi o rezerwy, był dość mocny. Dlatego miejcie to na uwadze, żeby nie przesadzać z tym, paczuchami, chociaż ta stopa zwrotu aż tak tragiczna nie była. No bo powiedzmy, że kupujecie 75 paczek, no to macie 7,5 tysiąca golda gdzieś tam już odłożone na pewniaczka, jeżeli nie będziecie robić relosów. I uważajcie na te relosy, tam jest pułapka, żebyście się nie dali wkręcić w taką pętlę, że każdą skrzynkę będziecie relosować. Tutaj uwaga na to definitywnie. Kolejną rzeczą jest to, że jeżeli już otrzymacie wszystkie czołgi premium, nie macie gwarantowanego czołgu. Czyli otwieramy wszystkie skrzynki, mamy wszystkie czołgi, no i potem gramy z szansą 2%. Czyli bez względu na to, czy otworzymy tych skrzynek 50, czy otworzymy ich 5000, możemy mieć grubego pecha i trafić ich na przykład bardzo mało. Dlatego uważajcie na to, szansa na gwarantowany cząg znika po otworzeniu, po zgarnięciu wszystkich czołgów z tych skrzynek. Zapraszam Was do tego, żebyście obejrzeli ten opening, pomyśleli, czy warto, czy nie warto. Może to Wam pomoże, może e, będziecie bardziej tutaj nastawieni na to, żeby te skrzynki wziąć lub ich w ogóle nie brać. Dlatego dajcie mi znać, czy braliście te skrzynuchy, czy może jednak niekoniecznie. No dobra, moi drodzy, moi kochani, lecimy z tematem. Jak zawsze sprzedane za 300 paczek tutaj moje, no wiecie co? Dla Wargamingu zobaczymy, co się będzie święcić. Ja dzisiaj robię japoński stream, wszystko w tematyce japońskiej, tak jak widzicie, wygląda to dość specyficznie. W każdym razie wszystko pasuje do tematu, więc czas się wziąć za otwieranie tych paczków. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobało. Ja już więcej tych paczek nie kupię, bo kupiłem równe 0. Ale Wargaming, jak dało, to dało. Słuchajcie, nagrałem Wam odcinek z tego KPZ i ze 77. A 77 jest ok, czołgiem. Ale mi się strasznie ten czołg lekki spodobał. Tylko niestety tutaj mamy takie rzeczy jak... 56TP, Chieftain, Gonzalo takie o... KW-5 wiadomo, Memtank bardziej do grania. Astron Rex jest bardzo dobry. Jak Tiger Prototype jest ok, ale... Umówmy się, jest tyle tedeków, że ciężko będzie tutaj mu rywalizować. No i definitywnie Skoda to 56 Super Choke. Jeszcze z nowym skinem. Masa jakichś książeczek, rezerw są dni premium. Jest 100 golda gwarantowanego w każdej parce, więc no ja tutaj będę mieć trochę tego golda już na pewno zapewnionego przez Wargaming. Ale co dalej? Zobaczmy. Jeszcze Waffen Trager można nam dropnąć. No to lecimy. Otwórz skrzynkę. Otwieram. To to chyba dobrze, nie? To chyba to... To chyba dobrze rzuciło. Jezusie Chrystusie. No to się nie spodziewałem tutaj. W pierwszej skrzynce. Dobra, dobra. Wiadomo. Odbierz i aktywuj kolejne. Możecie sobie to relosować. Tylko z tym relosowaniem mądrze podchodźcie do tematu, bo może być duży problem. Okej. Okay. Rezerwy na kredyty zawsze dla mnie okej. Okay. Konto premium, umówmy się. Chyba nie bardzo. Okej, okay, znowu rezerwy, super. Jak będą lecić na kredki rezerwy, to dla mnie... Ja mam 300 skrzynek do otworzenia w ten sposób? Przecież ja to 3 lata będę robił. Styl mamy, ok. O, co jest? 110 tysięcy expa? 110 tysięcy expa, widzowie. 100 tysięcy kredytów dostałem. XD. No leci to jak szalone. No nie powiem, nie powiem, nie powiem. Tutaj bida... Ale znowu 100 tysięcy kredytów. I 100 sztuk złota... W każdej gwarantowanej. Ok. Ale, Mati, jak otworzyłeś 100 sztuk, to dostałeś 10 tysięcy golda w tym. Zobacz, ile kosztuje 10 tysięcy golda, a zobacz, ile kosztuje 75 tych. Plus czołgi. Więc nie jest źle. Tak przelicznikowo, jakbyś kupował, to wcale nie jest aż tak tragicznie. Bywały dużo gorsze skrzynki, tak mi się wydaje. Jedziemy tym razem bez animacji. Wolne doświadczenie. 5000, go. Kredyty 300. Będziemy otwierać w ten sposób. Oho. a e, za. Zajebiście, daj mi więcej. Kredyciki, ok. Znowu. Ty jak mi sypię tymi rezerwami na kredyty. Coś się popsuło Wargaming, przepraszam, bo nie wiem. No, rozumiem, rozumiem. Uuu! <laughs> Styl do leoparda mamy w końcu. Super. Po 17 paczce. Wygląda dla mnie personalnie wygląda zarumbiście. Mi się mi się bardzo podoba. Oczywiście to jest kwestia gustu. Ktoś może powiedzieć, co to cholerstwo jest? Jakim cudem to się znalazło w ogóle w grze, ale jak dla mnie, topka. Jedziemy dalej. Jeszcze dzień premium dostałem. Fiiu. Widzowie, ile ja miałem rezerw na kredyty? 245 rezerw miałem na kredyty. Mam już 260. O co chodzi, nie wiem. Otwieramy to widzowie. Możecie sobie wchodzić do losowania wykrzyknik dupa, bo otworzyłem kolejne. O! No jakbym taką skrzynkę za darmo dostał, to bym się załamał. Gdzie dla ciebie paczuszki? Wszystko będzie. 250 tysięcy kredek, okej. Okay. Jedziemy dalej na razie śmieci dostajemy. 30 paczek bez czołgu. 15 tysięcy Free Expo, ale ja już mam 200 tysięcy Free expa? Boże, sporo ok, Daniel. Nie mam dużo, ale mogę ci kupić 5 albo 25. Nic nie leci na razie. Ale dobra. Zaraz zobaczymy. Bo tutaj będzie na pewno taka bomba. Że jak zacznie sypać, to zacznie sypać. Zbliżamy się do gwarantowanego czołgu. Dostaliśmy jakiś kamuflaż. Ok. I teraz będziemy mieć czołg E77. Czy lajcik pierwszy? Ja uważam, że będzie pierwszym czołgiem, który nam poleci. Będzie to lajcik niemiecki. Nie żeby coś, nie żebym wiedział, widzowie, dziękuję, nie żebym dziękuję. wiedział. Dziękuję, Panter, pozdrawiam gorąco, 17, hejka. Muszę, muszę zaznaczyć w StreamElements te pierdółki. Dobra, no i mamy lajcika. Tak jak przewidywałem, tak było, ustawka została zrobiona. Czemu mi to wyszło? Kurczę, otwieramy dalej. kpz to mamy, brakuje nam Iona i E77, to lecimy. Tu nic, tu nic, tu nic. Tutaj tylko same konto premium dwa razy z rzędu lipa. Dajcie czegoś więcej. Przewodnik drugiego poziomu. Spoko. Ale to już niepotrzebne. Okej. Okay. Kurde, no nic nie ma. Właśnie kupiłem pięć paczek, w czwartej był 56 TP. No szkoda, że nie mają nie? No, sypi nam tym dniem premium i tym złotkiem, ale kurczę. Chciałbym więcej. Widzicie, że ja nie. Nie wiem, czy chcę przelosowywać to widzowie, czy nie. Jak myślicie? A przelosuję sobie raz. Albo nie. Wiecie, co będę przelosowywał? Konto premium. Konto premium. Przelosuj. Okej. Okay. To zabieram. Jak są rezerwy, to zabieram od razu ze sobą. Dobra, dajmy Relosa jednego. Nie, nie, nie. drugiego Relosa dajmy. Ja tutaj się włącza. No i właśnie dlatego mówię, że te przelosowywanie to jest. I zobaczcie ile Golda straciłem. Noż nie opłaca się to, no. No, nie opłaca się robić relosa. No, nie opłaca się, no. System wargamingu, jak macie ściąć, to cię zetnie. Jak to mówią, z kasynem nie wygrasz, tak? Przynajmniej nie większość osób. Chyba będę brał wszystko już co leci, bo chciałbym mieć tutaj dodatkowe złotko. Więc biorę wszystko, widzowie. Tych paczek jest tyle, że i tak, i tak. Wszystko mi powinno dropnąć, ale zobaczcie. Na 80 paczek, jeden czołg gwarantowany. Miałem na razie nie było żadnego innego. Na. O, okej. Okay. Przyjechał! Czeski ziomeczek. Udało im się te skiny. Udało im się te skiny, i moim zdaniem. Te wszystkie skinki hartów powinny zostać przerobione na te obecne tutaj. Dlaczego? Dlatego, że te skiny hartów, moim zdaniem są już delikatnie mówiąc przestarzałe. Można byłoby. Nie mówię, żeby robić je od nowa. Tylko delikatnie je tam trochę dopieścić, coś im tutaj, dokoptować, coś usunąć, coś dać. Wiecie o co chodzi. Zmienić troszkę ich wygląd. Ale ta skoda? T56 wygląda obłędnie. Chyba jeszcze bardziej mi się podoba niż Leopard. Super! Bardzo ładny skin. Nie, no konto premium, panie, kto to wymyślił? Konto premium, ja, ja nie rozumiem. Ja tej się nie poddaję, panowie. Jak coś Relos liczy się do gwarantowanego tanka. Aha, okej. Okay. To w przypadku Relosu? Po prostu gwarantowany czołg mi zszedł. Okej, okay, tak. Być może tak było. Tak, bo mam pięć, czyli to był gwarant. Okej. Okay. Spoczko. Jedziemy dalej. 44. Tylko, no, ciągle to jest strata tego golda. Cholera jasna. Więc zależy... Na... Czego oczekujecie, tak? Czy chcecie zarobić i złoto i liczyć na szczęście? Czy chcecie mieć pewniaczka w postaci czołgu używając serelosów, tak? No to jest ten... Uuu! Ho, ho, proszę Państwa, ale tutaj dało E77, czyli opłaca się relosować. Jak masz szczęście, to masz szczęście. Jak masz pecha, to masz pecha. Ale E77 jest w garażu. To najważniejsze. Chłopa nam polosowało z dniem premium i oczywiście jakimś kamuflażem. Super. To my przejdziemy dalej do skrzyni. Otwieramy 212. No, dropik taki ok bym powiedział. Ja sobie przelosuję jeszcze i powiedziałem, że przelosuję sobie jeszcze. I bardzo dziękuję. Kredyty bierzemy. Nie chcę tego konta premium. Miałem 2000 dni. Konta premium. To na razie nie potrzebuję. Oczywiście dla niektórych konto premium będzie bardzo ważne. Dla niektórych wy, na przykład, możecie mieć problem, tutaj, z kątem premium, więc, jak wdropnie wam takie konto premium, to czemu nie? No, ale lepiej byłoby mieć 7, a nie. O, spoko. Ćwiartkę nam rzuciło. Lecimy dalej. E, zobaczcie, że gdy mam wszystkie czołgi z tych paczek, zniknęła mi opcja gwarantowanego czołgu. To jest bardzo ważne. Czyli jak już mam wszystkie czołki, które te paczki zawierają, opcja gwarantowanego czołgu po 50 otwarciach się kończy. Czyli to jest troszkę inny system niż w przypadku paczek świątecznych, żebyście się nie zamulili. Ale w czwartej parce 77 graty. Lecimy dalej co staremu wypadnie widzowie. 5 tysięcy wolnego doświadczenia, 100 tysięcy kredek, okej. Okay. No nie chcę tego, no nie chcę tego, no nie chcę, no. Wargaming, czy ja do was mówię po chińsku? OK, podręcznik. Okej, okay, rezerwy, spoko. Zaraz sobie zobaczymy, ile mamy rezerw już nastokanych. Znowu ćwiartka, biorę. Znowu ćwiartka biorę. Okej, okay, 100 tysięcy biorę. No, mam problem z relosowaniem tych dnia premium. No mam, no. Ale jak są z czymś, to już będę brał chyba, wiecie. Jak będą wyskakiwać solówki, to wtedy... O, dobra. No, powiem tak, już trochę tych rezerw na kredyty tutaj wpadło. I to nawet nie trochę, a sporo. Ale też umówmy się, otworzyliśmy 110 skrzynek, tak? Nie, ja cię będę przelosowywał, nie ma opcji, nie chcecie. No i bardzo ładnie. Dziękuję ślicznie. Ale liczę na czołgi, liczę na czołgi. Zależy mi na tym, żeby dostać czołgi, panowie i panie. Bo jak na razie te czołgi... Spoko, poleciały trzy, ale chciałbym więcej. No powiem szczerze, chciałbym więcej. Nie będę ukrywał, że nie. Okej. Okay. Czyli system pojedynczego otwierania być może jest właśnie... <laughs> nie chciałem dwa razy jednego dnia, to dali mi trzy. Rozumiecie to? Jaki bonus? Rozumiecie ten bonus? Szalone, co? A znowu ten dzień premium. Nie, nie, nie dam ci spokoju. Trudno. Będę tracił golda, ale... Dobra, chyba wymiękne. Dobra, wymiękam z tym przelosowaniem. Trudno. Wymienkam z tym przelosowaniem. Nie relosuję już nic, bo mi Golda to ściąga strasznie. Więc będę brał wszystko, co będzie lecieć. Ciebie też wezmę. Eee, czołgi z paczek? Na YouTube masz. Nie dość, że dostające te za paczki to podkręcone. Ja wiem, ty dostałeś więcej niż ja tak naprawdę w tych paczkach, Mati. Jedziemy, jedziemy z tematem. No i co, i co? Książeczki, dni premium, znowu dzień premium. Trudno, już poddałem się, nie rysuje. Wolne doświadczenie 5000, dobra. Ale są yy, tutaj... No, ja ciągle liczę, że coś jeszcze fajnego dropnie. Co? Liczę na to, że będziemy mieć jakiegoś fajnego dropa, proszę. Proszę, jaką, jakiś fajny drop z rekompensatą, proszę. To jest jeden dzień premium, tego nie chcę. Ja tego mam za dużo, po prostu mi się to do niczego nie przyda. Ok, książeczka z DIN Premium. Spoko. Kredyty, kredyty dużo lepsze niż, niż DIN Premium dla mnie na pewno. Trochę EXPA. Ok, ćwiara. Daj więcej, daj więcej. Rezerwy znowu. 282 sztuki już rezerw na kredyty. Super. Szkoda, że nie można ich kupić w sklepie. Na drugim koncie bym sobie mógł troszkę podbić ekonomię dzięki temu. A tak. Uuu, hu hu. No dobra! Mamy pierwszego Relosa Iona za 10 tysięcy. I lecimy dalej, czyli to jest czwarty czołg. Czwarty czołg po 150 paczkach. Wcale nie jest jakoś super, panowie i panie. Mogłoby być lepiej, co? Tutaj już weszliśmy w ten moment, słuchajcie, gdzie, bo tak jak wy z tego co pamiętam, w paczkach świątecznych, nawet gdy już otworzycie wszystko z paczek, to jest jeden plusik, bo ciągle wam te czołgi po 50 gwarantowane daje. Tutaj niestety tego gwaranta nam zabiera, więc liczymy na czyste, stuprocentowe RNG. Ok, dzień premium, nie chcę. Okej, okay, kamuflaż, zawsze spoko. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dawaj, 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 dawaj. Olercia, no. Siedem dni. W sumie te siedem dni jakoś lepiej wygląda niż ten jeden dzień i nie ma rudze. Ale wiecie o co chodzi. Ok, goldzika ładnie nam podbiła ta ta skodzinka. Wyszliśmy ponad 100 tysięcy. Ale jeszcze jakieś czołgi może. 122 paczki, może coś tam się jeszcze będzie kryło. Mówmy się, szanse na te czołgi nie są jakieś zabójcze, tak? Szanse na te czołgi nie są zabójcze, niestety. Więc tutaj będziecie mieć. Nie zawsze szczęścia na tyle, żeby je dropnąć. Okej. Okay. Żeby je zdobyć właśnie z paczuch. Tutaj nic ciekawego nam nie sypie. W następnych pięciu paczkach będzie czołg. Raz, dwa, trzy. 4 5. Ha! Zartowałem! Dobra. Fake info było opuszczone. Niestety co nie było w piątej paczce Ale jadę po więcej. Jakby mi się udało jeszcze coś urwać. To super. Kurde, ja lubię to. Uu, hu, 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 hu. Zaczynałem, miałem zero praktycznie. Zobaczcie, już mam, 300 tysięcy. No, to to raczej jako dodatek, no nikt nie otwierał. Umówmy się tych skrzynek po to, żeby dostać free expa Pana Boga. Więc tak to nie działa. Witam, witam Goterek, dzień dobry Elu. Witam wszystkich serdecznie. Tutaj są paczuchy otwierane, widzowie. To lecimy dalej. 89 do końca. Kredyty. Ależ tych rezerw na kredki tutaj sypi jak szalone. Powinno sypać więcej. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądał następny maraton. O ile go dadzą, ile ten przeciek był tutaj prawdziwy, tak? Ciekawe, czy dobijemy do 300. Chyba dobijemy, co? Ale co jest bardzo, bardzo martwiące, to to, że jak masz już wszystkie czołgi, to te paczki są zupełnie niewydajne, moim zdaniem. Jeżeli chodzi o dropienie kolejnych czołgów. Musiałem otworzyć 222 paczki, żeby dostać wafla? Jezus Maria, jak oni go limitują? Czy, czy szansa na zagranie waflem jest mniejsza niż czołgu? 222 paczki, żeby dostać wafla na wypożyczenie? To jest absurd, moim zdaniem. Mniejsza szansa na wafla jest niż na wygranie czołgu premium Wargaming. Po co? 2% na czołg, 1% na wafla. Trochę to głupie. Ale to moje zdanie. Tym bardziej, że to nie jest ten taki OG Waffle. Ten, który jeździł. Kadłub ma inny, ten niestety zrobiony z dykty. Tamten odbijał i to sporo. I moim zdaniem powinien powrócić w starej formie, a nie w takiej, że tak powiem, brzydko zeszmaconej. No dobrze, 68 paczek. Czy dostaniemy jakiś czołg? A może dwa z rzędu będą? Zapytam się was, jak myślicie? Czy dostaniemy dwa czołgi z rzędu? Czy nie? W tych 66 paczkach. Czy będą dwa czołgi z rzędu? Słucham. Nie, tak, nie, nie, nie tak. Ej, zdania ekspertów są podzielone. Skąd wziąć paczki? Grać musisz albo kupić. To lecimy dalej, panowie. Dobra. Dwa czołgi z rzędu. Go. Kredyty. 66 paczek. Muszą dwa czołgi z rzędu wypaść. Nie ma, nie ma opcji. Jak wypadną, to gram w totka. Jeden Relos musi być. Jednego Relosa daję na to. No prawie wyszło. Kamuflaż wezmę. Znowu Daję relos. No mógłbym to przedłużać tymi relosami, tak? Ale to chyba nie na tym ma polegać. Więc tam czasami sobie jakiegoś jednego pyknę, ale nie za dużo. Jak będzie wyskakiwać jedynka, to znowu sobie polosujemy. Dobra. Dobra, dobra, oddało, dobra. Dobra, siadło. Okej, okay. kawu 5. No i nie siadło. No i niestety. Nie było dwóch z rzędu. Nie! Jezu! Nie! Nie! Ale było tak blisko! Tak blisko było, żeby zrobić dwa z rzędu! Najgorzej! O nie! Ale nie, fart! Ale nie, fart! 56TP na relosie. Znaczy na relosie, na, na, na tym poza... poza gwarantami. Kurczę picone! Było kawu 5? Pusto, pusto? I 56TP. A tak blisko byliśmy! Ktoś może powiedzieć, co ty marudzisz, skoro powinieneś się cieszyć, że ci ciąg wydropił. Spoko, tylko że ja i tak, i tak tego nie wydam, bo nie mam na co. Eee, ale chodziło raczej o samo, samo widowisko, no. Szkoda, szkoda, no. Tak blisko byliśmy. Mówmy się, taka szansa, dwa razy z rzędu statystycznie, tam mając 2%, no to nie jest, nie jest wysoka, tak? Nie jest to zbyt dużo. Ale mogło się udać, no prawie się udało. Może pobawmy się trochę szuflą i porelosujmy sobie ten dzień premium. Teraz jak tam podropiło troszkę tych czołgów, kredyty będę odbierał, tak jak mówiłem wcześniej. Nie widzę potrzeby, żeby ich nie odbierać. To na pewno zamieniamy. To też zamienimy. A co tam? I patrzcie na to. I mamy 100 tysięcy kredytów. Ha? I relos. Jedziemy z tematem. I zabieram. I zabieram. Ile mamy? 297, prawie 300 kredyt bonusów. Super. Mówiłem widzowie, że do 300 dobijemy, na bank dobijem do 300. Na spokojnie. Wolę doświadczenie 5000, a wezmę. To przerosuję. Opłacane, opłacalne to było. Kolejne rezerwy, biorę. Widzowie, zbliżamy się do końca, ale jest grubo. A wezmę. To też wezmę. To też wezmę. A czemu nie? Ciebie nie wezmę. Ja nie rozumiem. Powiedziałem, że cię nie chcę. No, powie no powiedziałem ci coś, no. No, nieopłacalne były te relosy, niestety. Ale cóż zrobić? 31 paczek do końca. Podkręćmy trochę atmosferę. Przedłużmy sobie ten opening. 130 tysięcy golda mamy. Złotka troszkę wpadło. Bo mieliśmy kilka tych czołgów. Z bonusem. Dobra, biorę, biorę, biorę to, biorę to, biorę to, ale zobaczcie, jak te czołgi topornie lecą. Strasznie topornie w przypadku braku gwarantu. No niestety nie jest już tak fajnie. Paczki świąteczne definitywnie dużo bardziej będą dawać wam lepsze bonusiki, tak? Le więcej fantów zgarniecie. Więcej golda wyfarmicie. To nie ma, nie ma o czym mówić. I przeważnie są lepsze czołgi w tych paczkach. Bo tutaj mamy dużo takich zapychaczy. Znowu rezerwy. Biorę. Jak już nic nie poleci, to trudno. Biorę 5000? Kurczę, gdyby nie ten EXP, bym zrobił Relos, ale tak to sobie wezmę. Tutaj Gamba. No tak o. Szału nie ma, dupy nie urywa. 14 paczek, no. Biorę 15 tysięcy ekspa. Rezerwy na kredyty znowu. Moi drodzy, 10 paczek. Ostatnie paczuchy w WOD. Relos. Co ty mi dałaś, Giereczko? Nie no, muszę to wziąć. No, nie będę tracił Golda znowu z przelosowania. Tyle dlatego, bo to, to nie ma sensu. 308 Bardzo fajnie Biorę, trudno, już biorę wszystko teraz chyba tak to... Nie, nie, dobra, nie biorę <gry> Wolę kredyty 204, super, ćwiartka dobra Powiedziałem, że cię nie chcę No i spoko To akurat dobry rzut To też dobry rzut to też dobry rzut. Trudno już wezmę. Dobra, pobawmy się, widzowie. Co robimy na ostatniej paczce? Relosujemy czy bierzemy? Widzowie, relosujemy czy bierzemy? Słucham. Relos, relos? Na maksa. Zbierz? O kurde, Geralt, nie masz w sobie tutaj dusy gamblownika, co? Co dalej? Co dalej? Bierzemy czy nie? Bo tu już po 500 lecimy. Absolutnie mi się wydaje, że to jest nieopłacalne jak cholera. Ale, o Jezus, Maria. Ostatni losik. No i nie pykło. Nie było czołgu. Z 2000 golda poszło w cholerę. A szkoda. Także nie róbcie takich błędów jak ja. A jeszcze jedna była. Ups. To jeszcze raz, jeszcze raz. Podkręćmy to. Nie róbcie czegoś takiego, proszę was, tak? Ja to robię dla zabawy, bo mam bardzo dużo zasobów. Wy czegoś takiego, boże, broń. Nie róbcie. O, no i super. Słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o otwieranie tych paczuszek. Trochę golda wpadło, ale też nie na tyle, żeby się cieszyć. Mamy trochę EXPA. Zarobiliśmy troszkę kredytów. Wzięliśmy sobie konta premium, którego zaraz Wam pokażę, ile mam. I na 300 paczek. Na 300 paczek dostałem tylko raz Waffen Tragera. Raz. Czyli. Jeżeli kupujecie paczki z taką myślą, żeby dostać wafla, to proszę was, po prostu tego nie róbcie. Na czołgi premium jest 2%.